Cześć, dzień dobry, witam Was w nowym vlogu w nowym roku, pierwszym vlogu w 2022. Siemanko, zaczynamy ten rok. Ja właśnie nagrywałam w studiu odcinek, nagrywałam Ci tutorial na makijaż studniówkowy, taki makijaż glam typowo wieczorowy. Oczywiście możecie wykorzystać go również na inne imprezy, nie tylko na studniówkę, także odcinek z tym makijażem jest już na moim kanale Klatex. Zapraszam Was tam, jeśli macie ochotę go obejrzeć, a ja zapraszam na dzień ze mną na vlogu. Teraz wracając z biura, podjechałam do Teddy, do Action i do Pepco, żeby kupić trochę pierdół takich do biura, które potrzebujemy i do mieszkania. Karteczki samoprzylepne, takie większe i też gdzieś mam, o tutaj mam mniejsze. Chusteczki nawilżane do biura też, dwie strugaczki do moich kredek konturówek i kredek do oczu, bo zawsze gubię strugaczki. Tutaj mam takie nalepki, które w sumie można wykorzystać na różne rzeczy. Kasper robił nalewki, więc myślę, że na butelki poprzyklejamy właśnie tego typu naklejki. Kupiłam też pisaki do tablic, bo nam się kończą, wypisują, a mamy w biurze sporo tablic. Markery, zakreślacze. Kasper ostatnio używa, czytając książki, podkreśla sobie najważniejsze zdania, więc też właśnie kupiłam mu flamastry, wkłady do kleju na gorąco i taki podajnik do taśmy. Na magazynie pakując paczki dla Was, zwłaszcza z drogerii. Często właśnie potrzebujemy takiej zwykłej małej taśmy do sklejania jakichś takich mniejszych rzeczy. No i właśnie znalazłam taki podajnik. Zobaczymy, czy to będzie działać, czy to się w ogóle sprawdzi. Przyjechałam do domu i jeszcze kupiłam w Pepco takie kartony, dwie sztuki w jednym opakowaniu i kosztuje coś takiego 15 zł. Ja kupiłam te kartony z myślą o tym, że będę rozbierać choinkę i powkładam do kartonu ozdoby choinkowe, opiszę sobie, że są to ozdoby, no i będę miała na przyszły rok. Tymczasem lecę się przebrać w jakieś domowe ubrania, no i właśnie bierzemy się za rozbieranie choinki. Posprzątane, w miejsce choinki już postawiłam lusterko, tak jak stało wcześniej. Przebrałam się, bo jakoś tamta bluza cała się obrała ze śniegu i stwierdziłam, że lepiej wrzucić ją do prania niż w niej chodzić po mieszkaniu, bo będę sypać tym sztucznym śniegiem z choinki po całej powierzchni mieszkania, więc nie. Przebrałam się coś innego. No i odkurzyłam podłogę. O, telefon. Kacper. Dobra, dzwonił Kacper, że przyjeżdża za chwilę i czy lecę z nim morsować jako towarzysz, bo ja chyba jestem za bardzo zimno nielubna, nie lubię takiego zimna, ja się mega ciepło ubieram, zawsze chodzę w leggingsach, w dresach w zimę, więc ja na morsowanie jeszcze nie jestem gotowa, ale Kacper morsuje, mniej więcej raz w tygodniu idzie sobie po prostu pomorsować. No i właśnie zapytał, czy nie idziemy spacerem na pogorie, będzie morsował, no i wrócimy sobie też spacerem, także myślę, że spoczko. Ja ogarnęłam tak naprawdę tą choinkę, więc jestem z tego zadowolona. Leży sobie już tam w przedpokoju i czeka. Jutro przywieziemy z garażu karton, zapakujemy ją, no i pojedzie do garażu na rok. Muszę ogarnąć trochę kuchnię, wrzucić rzeczy do zmywarki. W ogóle muszą być też mikrofale. I zauważyłam to wczoraj, jak podgrzewałam sobie jakieś jedzenie i tak zobaczyłam, jak tam w środku jest wszystko wystrzelone, bo często podgrzewamy w mikrofali bez przykrywania. Mamy taką pokrywkę od rodziców, ale na pojemniki nasze z cateringu akurat ta pokrywka się nie mieści, więc no, zwykle po prostu nie przykrywamy nią i potem ta mikrofala wygląda strasznie, nie pokazuję Wam, ale muszę ją wyczyścić, więc zrobię to chyba po spacerze, jak wrócimy. Kacper ma w ogóle imieniny 6 w Trzech Króli. Kacper w końcu i dostał od moich rodziców Jagermeistra z dwoma kieliszkami w prezencie. Mega trafiony prezent. My akurat jesteśmy mało alkoholowi, ale jak już pijemy alkohol, to w sumie często Jagermeister. Kacper lubi jeszcze whisky, ale ja osobiście no chyba najbardziej lubię Jagermeistra, także właśnie dostaliśmy tutaj z kielonami. Będzie na jakąś imprezkę. Nowy rok. Nowe postanowienia. Jestem ciekawa, czy macie dużo nowych postanowień, czy może macie, nie wiem, jakieś jedno, na którym chcecie się bardzo skupić, czy sobie zapisaliście kilka, czy może w ogóle nie macie postanowień. Ja mam kilka postanowień, między innymi
regularne ćwiczenia, żeby tak się pilnować, żeby minimum 3 razy w tygodniu mieć ruch, pójść na trening, pójść na jakiś spacer, marsz, iść na squasha, nie wiem, iść na rower, żeby po prostu 3 razy w tygodniu minimum mieć jakiś taki bardziej intensywny ruch, powiedzmy, niż wiecie, na co dzień chodzenie, no, na co dzień, nie wiem, na zakupy czy do pracy. Oprócz tego chcę przeczytać 20 książek w tym roku, czyli tak półtorej na miesiąc, myślę, że jest to do zrobienia. Jestem w połowie pierwszej książki, jest 11, więc myślę, że dam radę to zrobić. Wierzę w to bardzo. I z takich jeszcze, które mogę Wam zdradzić, mam jeszcze cel odnośnie suplementacji, żeby pamiętać codziennie o suplementacji, bo mam super suplementy, które fajnie mi się sprawdzają, lepiej się po nich czuję i zwykle to u mnie jest tak, że biorę tydzień i nagle zapominam. 3 dni nie biorę i to jest takie, wiecie, bez sensu. Trzeba brać regularnie, więc też zrobiłam sobie listę, wisi na lodówce i odhaczam sobie codziennie wieczorem, czy łyknęłam rano suplementy, jeśli nie, to po prostu nadrabiam wieczorem. Zebraliśmy się, wychodzimy, ale nie idziemy jednak spacerem, bo na dworze jest już minus 8, Kacper będzie po morsowaniu, więc to byłby średni pomysł wracać jeszcze 20 minut na nogach. Także jedziemy samochodem jednak. I słuchajcie, jesteśmy po morsowaniu, naprawdę jest dzisiaj zimno. Ja to mówię stojąc na brzegu. Mówię, że było zimno, więc Kacperowi też na pewno było zimno. Bardzo zimno? Chyba najzimniej jak morsowałeś w tym roku, co? No w tym roku na pewno, bo teraz jestem trzeci raz dopiero. Ale... W sensie, że no w tym roku nie było tak zimno chyba. To w palce mi strasznie zimno, ostatnio mi tak nie było. Nie mroziłem palców. Nie mówiłam wam w sumie, bo nie nagrywałam vloga, jak byliśmy w Gdańsku nad morzem. Przyciszy muzykę? No oczywiście. Ale Kacper też morsował, słuchajcie, w Gdańsku. Nie Gdańsku, nie, dokładnie w Gdańsku, czy nie w Gdańsku? To był Gdańsk. Jelitkowo, nie? Tak, no. Przyjechaliśmy około 23 i Kacper sobie wymarzył całą drogę jadąc, że będzie morsował Bałtyku w tym samym dniu, kiedy rano było w górach. No i faktycznie pojechaliśmy. Wszedł tak w sumie na moment, bo to było pierwsze morsowanie w ogóle w tym sezonie. Raz, no i w Bałtyku jest no inaczej. No, ja się w ogóle bałam, bo było strasznie ciemno. Tutaj na Pogorii przynajmniej jest wszystko oświetlone i całe to molo jest przy lampach, przy latarniach, a na, no jednak nad morzem było totalnie ciemno, nie było nic widać, no, więc... Zero punktu odniesienia, jak tak daleko wchodzisz, fale o wiele większe. Tak, ale wskoczył Kacper na moment, wyskoczył, no. No i przeżyłeś sobie to, co chciałeś, nie? Dobra, wracamy do domu. Wróciliśmy wczoraj z tego morsowania i słuchajcie, zaczął mi boleć brzuch, oczywiście na okres. Trochę pozdychałam, rano wstałam, okres mnie dopadł, więc cały dzisiejszy dzień miałam taki trochę słaby, ale już wracam do żywych, jestem po pracy, mamy godzinkę 19, a ja właśnie wychodzę na trening do gości trochę poćwiczyć. Jestem w domku po treningu, na dworze jest taki mróz, jest tak zimno, że bardzo doceniam to, że mam miejsce parkingowe tak blisko wejścia do bloku, bo naprawdę jest na maksa zimno. Mam w ogóle zawsze tak, jak mam okres, że mega się pocę, o wiele bardziej. Normalnie na treningu jestem trochę spocona, ale nic taka, wiecie, mokra. A kiedy właśnie mam albo w dniu okresu trening, albo dzień przed, albo jakoś tak, wiecie, po prostu w okolicach, to jestem zawsze tak spocona, że aż mi wstyd po prostu wchodzić z kimś do windy, bo ja już po prostu nie pachnę za świeżo. Dajcie znać, czy też tak macie, czy może macie tak po prostu zawsze po treningu, ja właśnie zwykle w te dni okresowe. Nieprzyjemny temat, no ale normalny, ludzki, więc mam nadzieję, że nikogo nie będzie wrzucił. Lecę się myć. I słuchajcie, po myciu znalazłam się u rodziców. Mama z tatą pojechali już na szkolenie, mieli jechać z samego rana na szkolenie. No i stwierdziłam, że przyjadę do Wiki, żeby tutaj nie siedziała sama. U Kacia też w ogóle był kumpel, wyszedłby późno, więc musiałabym późno wracać do domu. Także stwierdziłam, że zostaję po prostu tutaj u rodziców u Wiki na noc. Wstałyśmy właśnie, Wika szykuje śniadanko, a ja z Barym jeszcze leżakuję. Kupiłam Baremu, jak byliśmy w tym dealsie nad morzem,
mężem dwie piłki i zapomniałam mu dać, jeździły ze mną w bagażniku i dałam mu wczoraj i słuchajcie, jest tak przekochany, on tak docenia, że ma coś nowego, że tą piłkę nosi wszędzie, wychodzi z nią na dwór, chodzi z nią po dworze, wraca z nią do domu, teraz właśnie przyszedł do mnie do łóżka, chyba ściągnąć mnie na dwór, żebym go wypuściła, i też przed piłeczką i tak patrzył na mnie. Tak, Maruś, pokaż co ty masz, tak? Masz nową piłeczkę taką niebieską i przyszedłeś do niej z nią, tak? Tutaj do łóżka. Ojejku, dobry psiurek, dobry, dobra mordka. Jesteś taki kochany, naprawdę bardzo, po prostu najkochańszy pies świata. Najkochańszy mój przyjaciel. Mój przyjaciel. Lubi się tak bawić, co? Idziemy? Idziemy na dworek? Chodź, z piłeczką idziesz, no to chodź, idziemy, idziemy, wypuszczę cię, chodź. Maruś. Schodzę na dół, słuchajcie, Wika naszykowała piękne śniadanko, paróweczki podpiekane na masełku, pomidorki, pieczywko, herbatka jest elegancko. I wróciłam do domku, zjadłam śniadanie z Wiką, pojechałam, ponieważ byłam umówiona z koleżanką na spacer i na kawkę, więc przeszłyśmy się wokół Pogori i wróciłam teraz do domu. O dziwo, mieszkanie jest ogarnięte, po wczorajszej imprezce Kacpra zostawił tylko rzeczy do włożenia do smywarki w zlewie, także to już szybciutko sobie ogarnę i zbieram się do mojej babci. Niedługo dzień babci, dzień dziadka, także chcę odwiedzić babcię, bo nie wiem, czy będę miała czas w przyszłym tygodniu, no i podskoczę też do dziadków na cmentarz, także taki mam plan. Pogoda jest przepiękna, jest dzisiaj przepiękne słońce, także cieszę się, że rano był spacer na aktywnie. Teraz szybko posprzątam mieszkanie, takie wiecie, sobotnie porządki, bo dzisiaj mamy sobotę, no i pojadę do babci, ucieszę się na pewno, skoczę do niej na jakieś ciacho, nakarmię, napoi na pewno, także dobra, biorę się za sprzątanie i lecimy. Sprzątane jest sobie tylko moje suple, no i mogę jechać do babci. Cieszę się, powiem wam na maksa, że mamy taki słoneczny dzień, bo ostatnie dni były takie średnie i w ogóle od tak naprawdę połowy grudnia codziennie w okolicach tutaj moich na Zagłębiu, na Śląsku jest brzydko pochmurnie. Tutaj mega słoneczny dzień, także chęci do życia, przynajmniej u mnie, od razu o wiele większe. Ostatnio na Instagramie zobaczyłam też u kogoś, właśnie nie pamiętam u kogo, ale u kogoś taką książkę dla seniorów w formie jako idealny prezent dla dziadków. Taka książka dla seniorów z byłymi główkami różnego rodzaju, wykreślankami, jakimiś prostymi zadaniami, po to, żeby po prostu ta starsza osoba, ten senior jakby ciągle miał gdzieś tam, wiecie, takie coś z tyłu głowy, że ten mózg musi pracować, musi myśleć, więc gdzieś tam i ćwiczyć pamięć i tak dalej, więc kupiłam babci, zamówiłam, przyszło mi akurat wczoraj ta książka, tak kosztuje około 30 zł, no i zobaczymy, może jej się spodoba, wiem, że jakby głównie w ciągu dnia ogląda różne seriale, wiadomo, sprząta sobie też gotuje, ale jakby takich, wiecie, czytanie książek średnio, więc może akurat coś takiego ją zainteresuje i będzie sobie tam w wolnych chwilach, jak będzie się nudzić, rozwiązywać. Mam tą książkę w samochodzie, bo odbierałam ją wczoraj z paczkomatu, także ubieram się i zaraz wam ją pokażę właśnie w aucie, jak ona wygląda. Tak, słuchajcie, prezentuje się ta książka, super pamięć dla seniorów i nie tylko. No i z tego, co tutaj teraz zerkałam, bo powiem wam szczerze, że tylko ją otworzyłam, to tutaj naprawdę jest sporo takich fajnych, rozrywkowych zadanek, ćwiczonek, tu wykreślanek, tutaj jakichś takich łamigłówek, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że babcia będzie robić. I jestem już, słuchajcie, babci. Czekam na windę. No i co? Tam już nie będę nagrywać, także żegnam się z wami. Bardzo wam dziękuję za tego vloga. No i widzimy się tak naprawdę już za mniej więcej tydzień w kolejnym filmie. Możliwe, że nawet trzeci coś się pojawi. Także dzięki, buziak, do zobaczenia.